Kraków, jak każda duża aglomeracja, przyczynia się w sposób negatywny do zmian klimatycznych i dostrzegamy te zmiany w funkcjonowaniu naszego miasta. Stąd chcemy pokazać, że zarówno instytucje miejskie, ale także mieszkańcy mogą wiele uczynić po to, by zneutralizować te negatywne zmiany, by wprowadzić inne sposoby funkcjonowania, a także zmienić nasze przyzwyczajenia po to, żeby pamiętać o tym, że miasto nie zakończy swojego funkcjonowania raz z naszym odejściem, ale mamy także dzieci i wnuki, które chcą także żyć w tym mieście i to w lepszym komforcie i to jest nasze zobowiązanie wobec nich. Trzeba pamiętać o tym, że te zmiany muszą być wielopunktowe, w wielu miejscach następujące i ich suma przyniesie tą zmianę. Tam, gdzie jest to możliwe, powinniśmy betonowe ulice zamieniać w ulice, które będą zazielenione drzewami, nasadzeniami. Myślę, że te nasadzenia pierwsze pojawią się już na ulicach Krakowa w tym roku. Będziemy starali się tą politykę bardzo systematycznie wprowadzać. Drugim bardzo ważnym dla nas elementem jest dotarcie do dzieci i do młodzieży. Dzieci są bardzo chętne, dostrzegają same te negatywne zmiany, które zachodzą w naszym otoczeniu i chętne są do zmiany tych postaw. Ta kampania to jest także realizacja zaleceń panelu klimatycznego. Muszę z dumą powiedzieć, że część tych zaleceń już została zrealizowana, duża część jest w trakcie realizacji. Uczestnicy panelu klimatycznego bardzo silnie zwracali uwagę na fakt, że do mieszkańców nie docierają informacje na ten temat, że chcieliby usłyszeć podpowiedzi, w którym kierunku mogą zmierzać i także wskazywali na konieczność wprowadzenia przez miasto pewnych dobrych praktyk w tym zakresie, co może być z powodzeniem potem powielane w ich życiu codziennym. Chcemy podkreślić, że ta tematyka jest dla nas bardzo ważna, więc wszyscy, którzy odwiedzają regularnie stronę kraków.pl, mogą zauważyć, że na górnej belce pojawiło się słowo klimat. I to jest takie miejsce, gdzie będziemy dla Państwa zbierać nie tylko ciekawostki, nie tylko ważne informacje dotyczące klimatu i działań miasta, działań podejmowanych przez miejskie wydziały i jednostki, ale też będziemy informować o wydarzeniach, których naprawdę będzie sporo w ramach tegorocznej kampanii Kraków w dobrym klimacie. Bardzo nam się spodobały sugestie młodych ludzi, żeby zająć się takimi rzeczami codziennymi, bardzo oczywistymi, ale może nie zawsze kojarzącymi nam się z klimatem. No więc jedna z kampanii, którą będziemy realizować wspólnie z jej autorami, to kampania, która mówi o tym, żebyśmy zwracali uwagę na stare rzeczy. Że może nie wszystko już się nadaje do wyrzucenia. Jeżeli nam się znudziło, to może komuś przekażemy, a jeżeli nam się trochę zepsuło, to może warto to jeszcze naprawić i nie kupować nowej rzeczy. Może warto też zwrócić uwagę na jakość rzeczy, które kupujemy. To są takie rzeczy, na które codziennie nie zwracamy uwagi, ale są dla klimatu ważne i o tym będziemy mówić.